Hej, tu Paula. Dzisiaj opowiem Wam o dworcu głównym PKP we Wrocławiu. Dworzec wybudowano w latach 1855-1857 według projektu budowniczego królewskiego Wilhelma Grapowa w stylu gotyku dynastii Tudorów. Był to czwarty pod względem historycznym obiekt tego typu na terenie ówczesnego Breslau. Dworzec kolejowy został wyremontowany i wykończony w takim samym stylu, jak wyglądał w oryginale na początku 2012 roku, a koszt remontu wyniósł około 324 milionów złotych. Dworzec PKP znajduje się przy ulicy Piłsudskiego. Podróżni w oczekiwaniu na pociąg mogą skorzystać z barów i restauracji oraz sklepów znajdujących się w środku. Na dworcu znajdują się bankomaty i miejsca odpoczynku. Przed dworcem znajduje się fontanna oraz ławki do odpoczynku. Od dworca PKP dojdziemy spacerkiem do rynku, po drodze mijając atrakcje turystyczne takie jak Renomę, Pomnik Chrobrego, Park Staromiejski, Teatr Lalek, Operę, Fosę, Promenadę Staromiejską oraz Forum Muzyki. W rynku czekają na nas atrakcje takie jak Poszukiwanie Krasnali, Muzeum Miejskie, Fontanna, Jatki i wiele, wiele innych. Przy dworcu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, które zawiozą nas do każdego miejsca we Wrocławiu. Na przykład do zoo, do akwaparku, do hali stulecia oraz tam, gdzie będziemy chcieli. Za dworcem PKP znajduje się dworzec PKS i międzymiastowe połączenia. Będziemy mogli udać się w dalszą podróż. Zapraszamy do Wrocławia! Jeśli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. To pa!